Szanowni Państwo, chcę tu jasno powiedzieć. Dziecko spędza w systemie edukacji bardzo, bardzo wiele lat. Jeżeli trafia do niego jako przedszkolak, najpewniej opuści go około 20 lat później. Czyli koniecznie potrzebna jest zgoda w tym, abyśmy konsekwentnie na fundamencie każdego kolejnego etapu budowali następny. I dlatego cieszę się z tego, że również oponenci polityczni proponują to, co już wprowadzamy. Jeżeli czytam w programach partii, że są za tym, żeby zaczynać naukę języka obcego wcześniej od pierwszej klasy, żeby uczyć drugiego języka obcego od gimnazjum, to ja mówię, to już wprowadzamy od 2009 roku. Cieszę się z tego, że parę dni temu Sejm, głosując poprawki do ustawy modernizującej kształcenie zawodowe, okazało się, że zrobiono to prawie jednomyślnie. I tego rodzaju sytuacje to jest to, co powinno być w edukacji. Jeżeli popatrzymy, że już w 2005 roku wszystkie ugrupowania polityczne miały obniżenie wieku szkolnego, dlaczego teraz z tym staramy się dyskutować? Pracujmy wspólnie nad tym, jak pomóc tym zmianom, jak sprawić, żebyśmy rzeczywiście byli naprawdę skoncentrowani na tym, jak pomóc naprawdę jak najlepiej każdemu dziecku w rozwoju, bo to jest ważne. Pomoc każdemu dziecku i o tym naprawdę trzeba rozmawiać, trzeba prowadzić dialog i trzeba wokół tego społecznej zgody. Thank you.